Szczęść Boże, witam serdecznie. Na początku prośmy o Ducha Świętego. Prośmy Ducha Świętego, aby otworzył nasze serca na słowo, które Bóg do nas kieruje dziś. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Matko Słowa Bożego, módl się za nami. Posłuchajmy słów Ewangelii, które chcemy rozważyć. Jezus mówił: do czego podobne jest Królestwo Boże i z czym mam je porównać? Podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posiał w swoim ogrodzie. Wyrosło i stało się wielkim drzewem, tak że ptaki podniebne zagnieździły się na jego gałęziach. I mówił dalej: z czym mam porównać Królestwo Boże? Podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w 3 miary mąki, aż wszystko się zakwasiło. Tematem głównym tego fragmentu Ewangelii według świętego Łukasza jest Królestwo Boże. W Ewangeliach ten temat pojawia się bardzo często. Jezus głosi Ewangelię o Królestwie Bożym. Zresztą jedna z tajemnic światła właśnie taki ma tytuł. Jezus, który głosi Ewangelię o Królestwie Bożym. Opowiada, czym jest Królestwo Boże. Zaprasza do tego, abyśmy to Królestwo Boże przyjęli. Zaprasza nas do tego, abyśmy do tego Królestwa weszli. Czym więc jest to Królestwo? Królestwo Boże, o którym opowiada nam Ewangelia. W tradycji Kościoła Królestwo Boże było najpierw i przede wszystkim utożsamiane z samą osobą Jezusa. To Jezus jest Królestwem Bożym. To On, Bóg, który stał się człowiekiem, sprawił, że to Królestwo jest blisko. Bliskie jest już Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Od tego zaczyna się publiczna działalność Jezusa. On sam w swojej zbawczej obecności jest uosobionym Królestwem Bożym. A więc zbliżamy się do Królestwa, przyjmujemy Królestwo Boże wtedy, kiedy spotykamy się z Jezusem. Od tego zaczyna się przygoda naszej wiary. Od spotkania z Królestwem Bożym, które jest obecne w osobie Jezusa Chrystusa. To Królestwo Boże ma również taki wymiar bardzo osobisty. Nie znajdziemy go na żadnej mapie. Nie możemy mówić, że jakiś system religijny, czy tym bardziej polityczny, przybliża nas do Królestwa Bożego. Królestwo Boże to jest sprawa mojego serca. Dotyczy mnie osobiście. Wtedy, kiedy w sercu przyjmuję Jezusa, wtedy, kiedy w tym sercu rodzi się moja wiara, tam właśnie w sercu zaczyna się Królestwo Boże. Królestwo Boże to sprawa serca. To jest sprawa mojego wyboru. Wreszcie Królestwo Boże w tradycji było także utożsamiane, miało także wymiar wspólnotowy. Zastanawiano się, jak się ma Królestwo Boże do Kościoła. Możemy wziąć z tej refleksji świadomość o tym, że Królestwo Boże zawsze jest przeżywane razem z innymi. To nie jest tylko i wyłącznie moja prywatna, indywidualna sprawa. Przyjąć Królestwo Boże to przyjąć je w sercu, to przyjąć Jezusa, ale to także oznacza spotkać się w tym doświadczeniu razem z innymi, zobaczyć brata i siostrę razem z nimi, przeżywać swoje powołanie do bycia uczestnikiem Królestwa Bożego. To jest także odpowiedzialność za tych, których obok mnie stawia Jezus. Mam pomóc im, aby przyjęli Królestwo Boże, aby razem ze mną szukali tego Królestwa, bo to jest najważniejsze. Czym jest Królestwo Boże? Oczywiście każdy z nas ma jakieś swoje skojarzenia z tą ideą. W ogóle temat Królestwa jest także bardzo nośną rzeczywistością, oznacza jakąś,
jakieś panowanie, jakąś przestrzeń działania, oddziaływania. Szukając jakichś inspiracji, które mogłyby nam pomóc zrozumieć, o czym mówi Jezus, kiedy mówi nam o Królestwie Bożym, przypomniałem sobie, że papież Benedykt XVI w swojej książce Jezus z Nazaretu podejmuje także temat Królestwa Bożego. I wydaje mi się, że krótki opis tego, czym to Królestwo Boże jest, który zapisał papież Benedykt, myślę, może być dobrą pomocą także wtedy, kiedy rozważamy Ewangelię o Królestwie Bożym. Papież Benedykt pisał tak. Nie chodzi o królestwo przychodzące do nas, ani takie, które trzeba tworzyć. Chodzi o panowanie Boga nad światem. Chodzi o panowanie Boga nad światem. O to chodzi, kiedy mówimy o Królestwie Bożym. Dalej kontynuuje. Jezus głosi po prostu samego Boga. Boga żywego, który może w konkretny sposób działać w świecie i historii. I właśnie teraz działa. Mówi nam, Bóg istnieje, a także Bóg jest rzeczywiście Bogiem, to znaczy kieruje całym światem. A więc idea Królestwa Bożego przypomina nam o tym, że Bóg jest, że nie jest obojętny, że nie jest daleko, że jest Bogiem bliskim i że jest Bogiem działającym i że nic nigdy mu się spod kontroli nie wymknęło. Żyjemy w czasach, o których mówimy, że to są trudne czasy. Widzimy, jak wiele rzeczy nie działa w naszym świecie, także tym osobistym, wspólnotowym, światowym. Dostrzegamy wiele braków. Wydaje się czasami, że to nawet zły duch ma wielką władzę nad tym światem i tak wielu ludzi ulega jego wpływu. A jednak, kiedy słyszymy dobrą nowinę o Królestwie Bożym, to słyszymy ją po to, żeby sobie przypomnieć, że Bóg jest blisko, że to On jest Panem świata i że to On nieustannie trzyma w swoich rękach dzieje tego świata. Że jeśli Mu zaufamy, zdamy się na Niego, powierzymy Mu swój los, to doświadczymy Jego panowania w swoim życiu. To On zacznie porządkować nasz świat, zacznie pomagać nam dokonywać właściwych wyborów. Pojawi się pokój serca. Bóg jest Królem tego świata. Niedziela Chrystusa Króla już niedługo. Także ta uroczystość przypomina nam o tym, że Pan Bóg cały czas jest z nami. I nawet jeśli wiele rzeczy nas niepokoi, przeraża, budzi smutek i przygnębienie, to dobra nowina o Królestwie Bożym, które jest, które nam mówi, że Bóg jest blisko, że Bóg jest z tobą, że Bóg o tobie nie zapomniał, że cię uratuje. Tylko uwierz Mu, zdaj się na Niego, słuchaj Go. Próbuj iść za Jego Słowem. To jest przesłanie dobrej nowiny o Królestwie Bożym. Wróćmy do naszej dzisiejszej, do tej Ewangelii, którą rozważamy. Jezus zadaje pytanie, z czym mam porównać to Królestwo, do czego jest ono podobne. Zdajemy sobie sprawę, że nasze próby opisania tej rzeczywistości zawsze muszą zdać się na ludzkie słowa. Nie jesteśmy w stanie dotrzeć do istoty tego, o czym mówi Jezus, tylko poprzez pewne obrazy. Dlatego słuchamy opisów, obrazów, wyobrażeń, które mamy przyjąć po to, żeby one pomogły nam otworzyć się na istotę. One mają znaczenie relatywne. Są ważne o tyle, o ile pomagają nam zrozumieć tajemnicę Królestwa Bożego. Bóg jest tajemnicą, Królestwo Boże jest tajemnicą. Ale to nie jest tajemnica, która nie chce być poznana, ale chce być kontemplowana, medytowana, choć zawsze pozostaje tajemnicą. I z szacunkiem, z pokorą, ze świadomością swojej ograniczonej, o swoich ograniczonych możliwości poznawczych, chcemy do tej tajemnicy się zbliżyć. Kiedy Jezus opowiada, że Królestwo Boże jest podobne do ziarnka gorczycy, wydaje mi się, że chcę zwrócić naszą uwagę na znaczenie tego wszystkiego, co w naszym życiu jest małe, co czasami umyka naszej uwadze, o czym czasami zapominamy. Małe, nic nieznaczące. Zwykle koncentrujemy się na efektach. Chcielibyśmy mieć jakieś coś ważnego, coś dużego, coś przekonywującego. Liczymy ilość lajków
dążymy do tego, żeby mieć jak największy zasięg, czy jak najwięcej odsłon. Chcielibyśmy, aby nasze działanie, także to dobre, kościelne, duszpasterskie, było widoczne, wyraźne, przekonywujące. Kiedy słyszymy o ziarnku gorczycy, to może także po to, abyśmy docenili, ucieszyli się i zrozumieli wartość tego wszystkiego, co nie rzuca się w oczy, a co jest ważne, co jest zrobione ze szczerością, z serca. A więc kiedy otwieramy się na tajemnicę Królestwa Bożego, chcemy także otworzyć się na znaczenie małych rzeczy w naszym życiu, żebyśmy wszystkiego w naszym życiu nie przeliczali na efekty, nie dążyli tylko do jakiegoś spektakularnego, wielkiego wow, wielkiego efektu, który miałby przekonać innych, jacy jesteśmy wspaniali i dobrzy. Jest oczywiście taka posługa, taka pokusa, żeby nas było więcej, żeby było więcej gości w domu rekolekcyjnym, żeby jak najwięcej osób przyjechało i skorzystało z naszych duszpasterskich czy duchowych propozycji. Ale w takim momencie myślę, że warto pamiętać o ziarnku gorczycy, że lepiej spędzić nawet kilka godzin rozmawiając z jedną osobą, słuchając jednej osoby i tej jednej osobie opowiadać o Ewangelii, głosić jej Ewangelię. I choć w tym czasie można byłoby zrobić wiele, wiele więcej i mieć większy zasięg i większy efekt, to Ewangelia o ziarnku gorczycy i o tym, że Królestwo Boże jest jak ziarnko gorczycy, pozwala nam ucieszyć się i wybrać nawet to, czego inni nie zauważą. Często takim ziarnkiem gorczycy może być mój czas ofiarowany jednej osobie. Takim ziarnkiem gorczycy są niepozorni, często nie rzucający się bardzo długo w oczy świadkowie Jezusa. Takim ziarnkiem gorczycy było życie, proste życie Franciszka z Asyżu, Ignacego z Loyoli, Wincentego Palotiego. I chociaż kiedy żyli, byli prawie niezauważalni, zwłaszcza w pierwszej fazie swojej działalności, przez innych. A jednak po wiekach możemy powiedzieć, że z tego ich życia, z ich słuchania Słowa Bożego wyniknął wielki efekt. Tysiące ludzi. Kościół przemienia się przez takie pojedyncze, mikroskopijne ziarnka gorczycy, ziarnka dobrej nowiny, którą ktoś przyjmuje w swoim życiu. Ta nasza Ewangelia mówi nam również o tym, że między czasem, kiedy siejemy, a kiedy możemy cieszyć się efektami, potrzeba długo czekać. Doświadczenie Królestwa Bożego to także jest doświadczenie, które mówi nam o znaczeniu cierpliwości. Ja z natury jestem dość niecierpliwy, więc tym bardziej biorę sobie do serca te słowa Ewangelii, żeby nie denerwować się, że nie tak szybko przychodzi efekt naszej pracy. Że między zasiewem a owocowaniem to nie tylko jest czasami parę miesięcy czy jakiś rok, ale to może być wiele, wiele lat. I teraz Ewangelia zachęca nas do tego, abyśmy się nie dali jakoś porwać niecierpliwości, zdominować niecierpliwości, żądając, żeby już od razu i do końca tak, jak my chcemy, było tak, jak sobie zaplanowaliśmy. Między czasem zasiewu, a czasem doświadczania owoców, cieszenia się owocami, trzeba długo, pokornie, cierpliwie czekać. To jest czas, kiedy coś dzieje się ważnego. Myślę, że w naszym życiu za bardzo bywamy skoncentrowani na celach, na osiąganiu pewnego efektu, na realizacji zadań. I to dekoncentruje nas od docenienia dzisiaj, tego, co się teraz dzieje. Znaczenia tego etapu drogi, który przechodzimy. Miałem takie szczęście, że kilka tygodni temu mogłem przejść kawałek szlaku świętego Jakuba. Byłem na Camino. Byłem przez prawie 2 tygodnie w drodze do Santiago de Compostela. I jednym z wielu odkryć tego niezwykłego czasu, wspaniałego doświadczenia, było przekonanie o tym, że ta droga, którą można przechodzić wszędzie, mówi nam o tym, że nie jest tak ważne w życiu osiąganie celów, ale liczy się droga,
To droga jest celem. To droga, którą dzisiaj mam przejść i która ma mnie całkowicie skoncentrować, jest najważniejsza. Niekonieczne jest myślenie, ile jeszcze przede mną odcinków tej drogi. Nieważne jest to martwienie się, kiedy dotrę do celu, bo celem jest moje dzisiaj, moja droga, którą dzisiaj mogę przejść. Myślę, że ta Ewangelia o tym Królestwie Bożym, które dzieje się przez długi czas, które przez bardzo długi czas dojrzewa, zwraca nam uwagę na to, abyśmy doceniali każdy odcinek, także ten trudny, ten ujawniający nasze słabości, każdy odcinek drogi, każde nasze dzisiaj, w którym dojrzewa w nas owoc Królestwa Bożego, w którym jest już w nas doświadczenie tego Królestwa, choć jeszcze nie widzimy w całości, trudno nam je dostrzec, bo to ciągle jest droga, to droga jest celem, to nie droga jest trudna, ale to moje dzisiejsze trudności, zmagania, niepokoje, one wszystkie są moją drogą. Ta Ewangelia mówi nam też o takim doświadczeniu Królestwa, które staje się darem dla innych. Bo kiedy czytam o tym drzewie, które wyrosło z ziarnka gorczycy, które staje się domem, dlatego że mogą tam zagnieździć się w jego gałęziach ptaki podniebne, i kiedy czytam o tym, że Królestwo Boże dzieje się poprzez to, że cała mąka, całe ciasto się zakwasza po to, aby stać się pewnie później jakimś dobrze wypieczonym chlebem, to ten obraz domu, gniazda i chleba mówi mi o tym, że moje przyjęcie Królestwa Bożego jest otwieraniem się, aby być domem i pokarmem i darem dla innych. Królestwo Boże nie jest tylko dla mnie. Otrzymałem je, przyjąłem je, przyjmuję je, słuchając Słowa Bożego, przyjmując sakramenty, wybierając Jezusa, ale po to, żeby jeszcze bardziej oddać to, co przyjąłem innym. Stać się gościnnym domem, gościnnym stołem. Stać się dobrym posiłkiem dla innych, aby inni mogli ucieszyć się z tego, co dzięki mnie mogą doświadczyć od samego Boga. A więc stać się domem, dzielić się sobą, to także są idee, które wynikają z prawdy o tym, że jesteśmy zaproszeni do tego, aby przyjąć Królestwo Boże, które jest już blisko, aby przyjąć w sercu Jezusa, aby to doświadczenie przeżywać razem ze wspólnotą, we wspólnocie. Chciałbym zakończyć przypomnieniem rzeczy oczywistej. Także dzisiaj nasze rozważania rozpocząłem od modlitwy Ojcze Nasz. Także dlatego, że w tej modlitwie zaraz na początku prosimy: przyjdź Królestwo Twoje. Przyjdź Królestwo Twoje. Chyba to jest modlitwa, którą najczęściej w życiu odmawiamy. I dobrze ją, tę modlitwę także odmawiać, pamiętając o tej prośbie, o tej powtarzanej tysiące, dziesiątki tysięcy razy w czasie naszego życia prośbie. Niech przyjdzie Twoje Królestwo. Kiedy wołamy: przyjdź Królestwo Twoje, to właśnie prosimy o to, aby przyszedł Jezus, aby dotknął mojego serca, aby mógł podzielić się sobą z innymi, abym był cierpliwy, uważny, pokorny. Przyjdź Królestwo Twoje, Panie. Niech ta modlitwa i niech ten obraz Królestwa Bożego, który jest otwarty dla nas, które jest otwarte dla nas, towarzyszy nam na kolejnym odcinku naszej życiowej drogi, na naszym kamino dnia dzisiejszego.